Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam przepis na wyjątkowo szybką sałatkę z kapusty pekińskiej. Sałatkę, którą przygotujecie do obiadu dosłownie w 5 minut. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodoba. Ja Wam życzę smacznego i zapraszam Was na filmik. Sałatka do zrobienia jest naprawdę bardzo szybka. Tutaj na tarce o grubych oczkach ścieram jedną marchewkę. Takie szybkie, proste surówki i sałatki są najlepszym dodatkiem do obiadu. Tutaj mam małą główkę kapusty pekińskiej, którą opłukałam. Przekroję ją teraz na pół. I kapustę pokroję na mniejsze części. Tak, aby były wygodne do pogryzienia. Pokrojoną kapustę przekładam do miski z marchewką. Następnie posiekam taką sporą garść koperku. Koperek dodaję do miski z kapustą. I całość delikatnie przemieszam. W osobnej miseczce wymieszam łyżkę majonezu z dwoma łyżkami kwaśnej śmietany. Kwaśną śmietanę zamienić możecie na jogurt. Sos doprawiam solą. Pieprzem. Dodam również pół łyżeczki miodu. Miód oczywiście możecie pominąć lub zastąpić go szczyptą cukru. I na koniec dodaję łyżkę soku z cytryny. Całość dobrze wymieszam. Gotowym sosem zalewam sałatkę. I całość dobrze ze sobą wymieszam. I moja pyszna sałatka, szybka, prosta, jest gotowa. Idealna jako dodatek do obiadu czy na lunch. Sałatka z kapusty pekińskiej w 5 minut. Rewelacja. Mam nadzieję, że ten przepis na tą szybką i pyszną sałatkę Wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Ja Wam życzę smacznego. Dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas, wszystkie polubienia, subskrypcje i komentarze. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie. Pa!